Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Marcin Podlacki. Dziś słyszymy się wyjątkowo nie o godzinie 10, ale dopiero w godzinach popołudniowych w naszym programie o Global Connect, o tej nowej takiej, nazwijmy to mikrogiełdzie, która powstała na giełdzie papierów wartościowych, która dostępna jest w wielu już domach maklerskich i która daje ekspozycję, daje możliwość inwestowania w pięć podmiotów zagranicznych. Na ten moment pięć, ale zgodnie z opinią właśnie jednej z osób z KDPW może to być nawet 100 instrumentów właśnie docelowo jak na ten moment trzy spółki z sektora motoryzacyjnego i dwie spółki dodatkowe ubezpieczenia Allianz i Siemens jako też właśnie można ogólnie powiedzieć elektronika jeżeli chodzi o sesję 17 listopada bo można by rzec że jesteśmy już u jej zakończenia no bo to już sama końcówka godzina 17 nagrywanie tego materiału pewnie chwilę później ten materiał Państwo będziecie oglądać na kanale Komparii Grynki Widzimy bardzo dynamiczny wzrost na walorach spółki Siemens 11,6% na plusie I to naprawdę dynamiczny ruch To najmocniejszy ruch właściwie od kiedy giełda funkcjonuje na naszym polskim podwórku. Jeżeli chodzi o sytuację na kursie, udało się dobić do poziomu 614 dokładnie złotych, bo tutaj w przeliczeniu oczywiście na złotówki ten kurs mamy. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że cały czas mamy sporą dysproporcję pomiędzy kursem kupna i pomiędzy kursem też sprzedaży, bo jest to nieco ponad 2%, między 596,30 a 613,20. No, ale jednak ten wzrost jest y, widoczny. Wzrost, który ne, pozwolił właśnie na odbicie od tych lokalnych dołków. Tutaj akurat zakres za, wahań 30 dni mamy ustalony. Lokalnych dołków, które ne, były na miejscu 522,90. No, to teraz przy 614 zł mamy ne, umocnienie o jakieś plus minus 90 zł, czyli o plus minus 15%. Ne, Co prawda, wolumen dziś niezbyt wysoki, bo jest to raptem 5 akcji, które wygenerowały obrót w okolicach 3000 zł, no ale też patrząc na arkusz zleceń, walory startowały dziś na poziomie już tym wyższym 6480, ale no był to ten właśnie mniej więcej 10% wzrost, no bo kupując wczoraj akcję powiedzmy w okolicach 540 bez problemu można było dzisiaj tę pozycję zamknąć, nawet z mniej więcej 10% wzrostem i to nie małą pozycją, bo mamy w tej chwili 72 akcje po stronie Kupna po 596,30, a więc, no tak czy inaczej, tak przeliczając już wartościowo. Bez problemu pakiet około, o wartości około 50 tysięcy zł można było dziś na tym pułapie cenowym zamknąć. A nawet jeżeli trzeba byłoby sprzedać większą ilość akcji, no to też na drodze do tych właśnie 500, mniej więcej 40 zł z wczoraj, tych akcji pewnie jeszcze jest więcej, co też dałoby szansę na wyjście ze sporym zyskiem. Dziś nad kreską także Volkswagen, 0,45%, 652,88 akcji w obrocie, które pozwoliły na wygenerowanie łącznego obrotu na poziomie nieco powyżej 5% tysięcy złotych dziś słaba sesja generalnie na rynkach Stany Zjednoczone mocno pod kreską, indeksy tracą po 1%, natomiast giełda niemiecka radzi sobie całkiem nieźle, a DAX no, bardzo niewiele traci niewiele traci, niewiele zyskuje, no jest dziś niewielka amplituda zmiany, koniec końców, bliżej godziny właśnie 17, mamy na kursie dosłownie brak zmienności, przed momentem była to jedna setna pod kreską, w tej chwili jedna setna procenta na plusie cały czas respektujemy okolicę 14-214-400, więc okolicę, w której przebywamy od samego początku tego tygodnia, bo już w poniedziałek właśnie te pułapy były sprawdzane i jeżeli chodzi o dolne i górne ograniczenie i zarówno we wtorek, środę, jak i dziś tak też się dzieje. Ciekawe, co przyniesie sesja piątkowa, no ale obawiam się, że no jednak patrząc na słabszą postawę zagranicy, bo wiele wskazuje na to, że dziś będziemy obserwować drugą z rzędu słabą sesję w Stanach Zjednoczonych, również DAX koniec końców nie wytrzyma koniec końców przejdzie do do przeceny do cofnięcia a o zasięgu potencjalnej korekty już mówiliśmy wczoraj i jest to okolica nawet 13500 punktów 700 punktów w dół to przy tym poziomie kursu jest jakieś 5 I taki poziom musimy tutaj też zakładać. Jeżeli chodzi o parkiety europejskie, zobaczmy, jak to dziś wyglądało. Tak jak wspomniałem, DAX bardzo blisko zera, stąd też no, spółki siłą rzeczy notowane właśnie na niemieckiej giełdzie. Te główne nie notowały zbyt dużej zmienności, a nawet jeżeli notowały, no to ona była na tyle zbilansowana, że no, nie mieliśmy tutaj specjalnych ruchów w jedną, ani w drugą stronę. I jest to jedna z lepszych postaw, jeżeli chodzi o europejskie indeksy, bo Pozostałe, te również bardzo popularne, radziły sobie dziś zdecydowanie słabiej, choćby WIG-20, który przed momentem zakończył sesję, stracił 1,9% i spadł do poziomu 1708, co i tak było poziomem o ponad 10 punktów wyższym od sesyjnego dołka. W Stanach Zjednoczonych na ten moment kiepskie nastroje inwestorów: 4000 zdobyte tylko na chwilę na S&P 500, a w tej chwili już 3,911 i dziś 1,2% na minusie. Jesteśmy bardzo blisko sesyjnych dołków. Nasdaq zbliża się. Na kompozyt oczywiście zbliża się do okolic okrągłych 11 tysięcy punktów i niewykluczone, że ten poziom będziemy dziś naruszać, dobrze byłoby utrzymać, no ale też patrząc na to, że coraz lepiej, coraz lepiej radzą sobie waluty, coraz bardziej śmiałe są te wzrosty, przede wszystkim na kursie dolara do złotego, niewykluczone, że te spadki jeszcze dziś się pogłębią i niewykluczone, że przed nami taka czerwona końcówka tygodnia i czerwony piątek na rękach jednak, no, jak będzie to oczywiście zobaczymy już no, już jutro, bo zbliżamy się do końca sesji niemieckiej, sesji na giełdzie Deutsche Börse, więc tutaj też już nic specjalnego się nie wydarzy. W ciągu tych 8 minut, w tej chwili pozostałych do końca sesji, tej zmienności jakiejś skokowej mieć nie będziemy. DAX będzie kończył dzień najprawdopodobniej w rejonach 14250 i jest to duża szansa, że będzie właśnie niewielki plus na walorach tego właśnie indeksu obecny. Jeżeli chodzi o Dzień jeszcze wczorajszy, bo tak w każdym programie staram się robić krótkie podsumowanie. Niezłe obroty, jak na parkiet Global Connect. Mieliśmy 64,5 tysiąca złotych obrotu. Łącznie było to prawie 14 tysięcy euro. Patrząc na wolumen 147 akcji z Global Connect w obrocie, żadna spółka, co ciekawe, nie zyskiwała na wartości, no ale wczoraj też słaba sesja na rynkach. Trzy spółki spadały, a bez zmiany, czyli no, bez notowań, też po prostu żadna, przepraszam, dwie spółki były i teraz te dwie spółki widzimy bez notowań Allianz oraz Siemens natomiast spółki motoryzacyjne traciły po kilka procent i tutaj najsłabsza postawa na walorach BMW 21,5 tysiąca obrotu i ponad 5% spadek spadek z 406 ,10 zł 10 groszy do 385,05 prawie 5% straciły walory Mercedes tutaj 14 tysięcy blisko obrotu i spadek z 3725 do 292,55 ale najwyższe obroty na walorach Volkswagena i to ponad 29 tysięcy złotych, 44 akcje w obrocie. 3 ponad procentowy spadek doprowadził do cofnięcia z 672 do 649,90. Tak to wyglądało wczoraj. No to podsumowanie dzisiejszej sesji można powiedzieć, że już mamy za sobą, no bo widzimy jak ta zmienność wygląda. Tutaj już się nic nie wydarzy. No bo wiemy, że na Global Connect handlujemy od 9.5 do 17.5. No więc tutaj odświeżyłem jeszcze teraz celowo, żeby sprawdzić. Czy coś w końcówce sesji się tutaj nie zmieniło, ale nie zmieniło się, więc dziś taka sesja nieco spokojniejsza. Przy braku zmienności na giełdzie niemieckiej również no, nie widzieliśmy specjalnej zmienności także na spółkach notowanych na Global Connect. To tyle, jeżeli chodzi o ten nasz dzisiejszy program. Jutro standardowo po, podobne do tego podsumowanie. Właśnie sytuacji w trakcie sesji na Global Connect będzie mieć miejsce, a także taki jeden tygodniowy właśnie program, który teraz będzie się u nas na ten komparinki odbywał cyklicznie. Jutro to będzie taka, można powiedzieć, premiera z pewnego rodzaju podsumowaniem sytuacji też na Giełdzie Niemieckiej. Porozmawiamy sobie nieco dokładnie o właśnie tych konkretnych spółkach, które są notowane. A w przyszłości docelowo, żeby też nie powielać też zagadnień, tematów, które już podczas poszczególnych sesji w tygodniu były poruszane, będziemy chcieli zap Zapraszać ciekawych gości właśnie do tego programu, którzy też będą mogli na podstawie swoich obserwacji, wiedzy, doświadczenia, opisać sytuację, która ich zdaniem obecnie ma miejsce przede wszystkim właśnie na parkiecie europejskim, na giełdzie niemieckiej, tak żeby właśnie tutaj skupić się przede wszystkim na tych, na tych podmiotach, ale oczywiście no nie da się mówić o jednej pojedynczej giełdzie bez jakiegoś nawiązania do kontekstu nieco szerszego. To tyle na teraz udanego wieczoru życzę wszystkim i do usłyszenia w programie już jutro. Pozdrawiam bardzo serdecznie.